Hej, to już ostatni odcinek z serii MetaHuman. Dodamy pewien efekt, który występuje w grach, a gracze i tak na to nie zwracają uwagi. Jeżeli weźmiemy postać z domyślnego template'a i każemy jej wchodzić po schodach albo po równi pochyłej, zobaczymy, że animacja modyfikowana jest o położenie stóp właśnie na tej równi pochłej lub na kolejnym schodku w serii schodów. Jest to fajny efekt, którego nasza postać niestety aktualnie nie posiada. Jak widzicie, przechodzi, nie ma problemu. Oczywiście może wchodzić po tej równi pochyłej, no ale nogi tak jakby nie analizują położenia wyższej platformy. Jest to spowodowane tym, że na początku gracz ciągnął nogi po ziemi i to źle wyglądało. Miał ten efekt, ale źle to wyglądało, gdy chodził normalnie po, po powierzchni płaskiej. Musimy nieco zmodyfikować blueprinta związanego ze szkieletem. A dokładnie dodać IK, czyli Inverse Kinetic, a więc kinetykę odwrotną. Jest to pojęcie z robotyki, ale wykorzystuje się też tutaj. Pozwala to ruszyć na przykład dłonią, a przez to rusza się też łokieć i belk. Możemy przejść do kości, który, do szkieletu, który jest wykorzystywany, czyli Queen, ale jak zobaczycie, to jest potomek innego szkieletu, dlatego zawsze modyfikujemy menu, bo Queen jest wykorzystywany w naszej postaci. Ale większość parametrów znajduje się właśnie tutaj. Możemy wejść do Anim Grafa, zobaczyć jak wygląda postać. Tutaj będziemy to modyfikować oczywiście, ale najpierw przejdźmy do szkieletu. Tak wygląda szkielet naszej postaci. Nieważne, że wygląda inaczej niż nasza postać, nie ma to większego znaczenia. Mamy kość rót, która jest główną kością i na niej polega przesuwanie postaci. Później po drodze jest pelvis, czyli biodra, później uda, piszczele. No, i stopy. A my chcemy, aby połączyło to kości root z naszymi stopami. Będzie to o tyle lepsze, że wszystkie kości po drodze zostaną odpowiednio dopasowane właśnie na podstawie kinetyki odwrotnej. Czyli klikamy na rucie prawym i dodajemy wirtualną kość. Wirtualne kości pozwalają połączyć bezpośrednio. Yy, Ruta, czyli główną kości naszej postaci, ze stopami pomijając wszystkie kości po drodze, które będą odpowiednio się zachowywać. Dodaliśmy teraz wirtualną kość, dodajmy też kość do stopy. Nie wybierajcie tych IK, bo one są poprzednie i nie działały zbyt dobrze, bo po prostu nogi sunęły trochę na Jacksona, Michaela Jacksona po podłodze. Fajne, ale no nie do końca. Pamiętajcie, że człowiek najczęściej ma dwie stopy przeważnie, dlatego dajcie wirtualną kość dla jednej i dla drugiej stopy, że To będzie fajnie, one mają drugie nazwy więc łatwo zapamiętać. Teraz kinetyka odwrotna pozwoli poruszając się stopą odpowiednio dopasowywać tak kość udową jak i kość piszczelową, aby ta stopa dobrze pasowała do podłoża. Na samym początku Wchodząc do naszego manekina, do naszych kości i ustawień w blueprincie, możemy zobaczyć, że tych kości, które przed chwilą stworzyliśmy, wirtualnych nie ma. Dlatego trzeba odświeżyć szkielet, przy okazji wstawiając ten właściwy, żeby zobaczyć, czy te kości faktycznie po odświeżeniu się pojawią. No bo on nie pamięta, nie wziął pod uwagę tych modyfikacji, które przed chwilą zrobiliśmy, ale teraz już na samym dole są. No i przejdźmy do modyfikacji samego blueprinta. Na samym początku zmienimy ten animation root, który zmieniliśmy. Wcześniej był pelvis, teraz jest animation root, bo pelvis działał niepoprawnie. Teraz możemy do niego wrócić, bo zmodyfikujemy tak blueprinta, żeby wszystko wyglądało dobrze. Jest to chyba bardziej złożona modyfikacja, dlatego wprowadzam to dopiero w ostatnim odcinku, a nie na parę odcinków temu. Teraz musimy podać, która kość jest analizowana, która ta wirtualna kość dopasowana do stopy jest analizowana, gdzie one się znajdują, czy one się znajdują na jednym poziomie i zwracają zero, czy może różnią się, jedna noga na przykład jest wyżej, druga niżej. To w przypadku, gdy chodzimy po platformach właśnie, że jedna kość powinna być wyżej. Jeżeli tam już dopasowaliśmy, pamiętajcie, że jedna noga i druga noga, zawsze pamiętajcie, żeby tą samą nogę podmienić na tą samą. Musimy tutaj wstawić y Właściwe kości, które będą analizowane, czyli będą dźwigane trochę do góry ta noga, która jest na wyższej platformie. Ona oczywiście zgina u i piszczel, natomiast ta noga, która normalnie się znajduje, wyprostowuje się i stoi na podłożu. Ok. To samo zmieniamy tutaj, czyli wprowadzamy kości odpowiedzialne wirtualne za stopy, nic więcej nie modyfikujcie. Tu powinien być pelvis, tutaj to też powinno zostać zachowane. Teraz, jeżeli włączycie grę, zobaczycie, że po pierwsze nie powłóczy nogami, nie ciągnie nóg po podłodze, grasz, bo animacja chodzenia działa, ale jest modyfikowana animacja chodzenia właśnie o ten element. Animacja chodzenia jest normalna, ale dodawane jest zgięcie nogi, które wzbogaca tą animację, dzięki czemu chodzenie wygląda bardziej naturalnie. Oczywiście nie zawsze, ale przeważnie wygląda lepiej niż wyglądało to wcześniej. W taki właśnie sposób.